Gość poranka. A po drugiej stronie są dziś z nami Natalia Skrzypiec i Szymon Zmerlicki, Biuro Festiwalu Życia w Kokotku. Witamy serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry kochani. Dzień dobry, szczęść Boże. Jakiś czas temu ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski zapowiadał to wydarzenie. Mówił, że nie może się doczekać i właśnie ksiądz biskup Suchodolski dziś oficjalnie mszą świętą rozpocznie ten Festiwal Życia, prawda? Tak jest, o 17:00 startujemy. Oficjalne rozpoczęcie mszą świętą, potem impreza integracyjna, żeby każdy mógł się z każdym poznać. A dokładnie za 45 minut otwieramy biuro rejestracji i pierwsi uczestnicy już otrzymają pakiety uczestnika i będą mogli rozkładać swoje namioty na polu namiotowym. Oczekujemy ich z wielką radością. Czy już wiadomo, ile osób przyjedzie na to tegoroczne wydarzenie? Tak, spodziewamy się tutaj przez cały tydzień ponad 1500 ludzi z każdej części Polski i z różnych bardzo odległych stron świata. Dodatkowo kilka tysięcy ludzi przewinie się też przez poszczególne dni czy wydarzenia wieczorne. Wzrost jest przepotężny. W stosunku do poprzedniego roku jest to prawie o połowę uczestników więcej niż było. No, będzie się działo. Słyszałam od księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego na antenie Radia Warszawa, powiedział, że Festiwal Życia w Kokotku to jest wielki sukces. Jak myślicie, jakie są przyczyny tego sukcesu? Jakie są przyczyny tego, że tak wielu ludzi młodych bierze sobie wtedy wolne i przyjeżdża właśnie do tego miejsca? Rzeczywiście dużo ludzi powtarza, że to jest najlepszy tydzień w roku, na który czekają i jak ktoś raz tutaj przyjedzie, to bardzo często wraca. To, co przyciąga ich do Kokotka, to przede wszystkim możliwość spotkania z rówieśnikami, budowania takiej autentycznej relacji w gronie osób wierzących, gdzie nikt przed nikim nie musi niczego udawać. Ale też zwyczajnie to połączenie takiej formy rekolekcji i wakacyjnej rozrywki tworzy taki miks, który bardzo dobrze się sprawdza już po zakończeniu roku szkolnego, sesji, na samym początku wakacji. Daje to taką dużą dawkę energii, zabawy, ale też konkretnych duchowych treści, które później w tych młodych ludziach rezonują przez cały rok. Czyli to jest naładowanie takich duchowych akumulatorów, prawda? Być może ci, którzy będą w Kokotku, będą potem wędrowali na Jasną Górę, tak? Żeby ponownie odczytywać drogę swojego powołania. Impreza integracyjna dziś o godzinie 20. Kto ją poprowadzi? Imprezę poprowadzi DJ Tomasz Cichy, taki znany DJ u nas ze Śląska. A oprócz tego w programie festiwalu mamy właśnie codzienne konferencje, msze święte, koncerty. Jutro mamy konferencję Agaty Rujner, właśnie z Warszawy, z siostrą też Ludmiłą. Nasi części goście, tak powiem, bardzo często goszczą w naszym poranku. Nie potrafimy się doczekać tej konferencji. Wieczorem czeka nas koncert Nie ma gotu. W środę będzie z nami ojciec Tomasz Nowak, duszpasterz Lednicy 2000, a wieczorem będzie koncert Siewców Lednicy. W czwartek będzie troszeczkę inny, bo nie będzie koncertu, ale będzie bieg festiwalowicza taki. Jak to? Znowu ten bieg, co rok temu pamiętam? Tak, co roku. Była relacja z tego biegu. W tym roku już mamy prawie 400 osób zapisanych, śmiałków będą wbiegać do stawu, potem będą biegli przez las, przez błoto, przez przeszkody różne, więc no będzie się działo. Ale usłyszeliśmy, że jutro będzie konferencja o godzinie 9:00, siostra Ludmiła Świerczyna i Agata Rujner. Czego ona będzie dotyczyła? W jaki sposób ta konferencja, te wypowiedzi ekspertów, specjalistów zatrzymają ludzi młodych? Każda edycja festiwalu ma swoją treść, hasło, postać przewodnią, którą w tym roku jest starotestamentowa Estera. A hasło w jedności z Lednicą właśnie brzmi: wracaj do domu. Dobrze jesteście gościnni, ale wracaj do domu, tak?
Tak, to hasło jest takie przewrotne, bo może się wydawać dziwne, dlaczego na takie dwa największe wydarzenia zapraszamy hasłem Wracaj do domu. Ono jest oczywiście dużo głębsze w swoim znaczeniu. Na Lednicy mocno dotyczyło budowania relacji, a tutaj nastąpi rozwinięcie tego hasła w takim wymiarze już pełnego tygodnia, a nie jednego tylko dnia. I będziemy mówić o Kościele. Właśnie przez historię Estery będziemy mówić o Kościele jako o tym domu, do którego możemy wracać. Każdy dzień też ma swój temat, swoje rozważanie i będziemy dzień po dniu za Esterą przeżywać to, jak możemy inaczej, niż nam się wydaje, spojrzeć na Kościół i wrócić do takiej autentycznej obecności w Kościele. Estera, silna, niezłomna kobieta, powiem tak jeszcze od siebie, bardzo sprytna. Wiedziała, co zrobić, żeby realizować swój cel. I po każdej konferencji, widzę, że tutaj w programie również, grupy dzielenia, czyli tak, wysłuchaliśmy tej konferencji, tak, mamy jakieś refleksje, być może wszystkiego nie zrozumieliśmy, mamy jakieś pytania i mamy grupę, w której możemy o tym powiedzieć. Tak, właśnie to są takie grupy około 10-12 osób. Jest animator, który prowadzi te spotkanie i nawiązując właśnie do treści konferencji, do treści, które były poruszane, no to są zadawane różne pytania i uczestnicy mogą się po prostu podzielić, co ta konferencja, co te treści wzbudziły w danej osobie. I tak właśnie to jest taki czas podzielenia się takim przeżywaniem właśnie festiwalu życia. I widzę, że wielu biskupów chciało być właśnie w Kokotku w tych dniach, prawda? Bo codziennie inny biskup, inny hierarcha przewodniczy mszy świętej o godzinie 17. Od początku festiwalu życia w Kokotku chcemy pokazywać młodym ludziom, że to wydarzenie odbywa się bardzo mocno w jedności z Kościołem, że jest to wydarzenie katolickie nie tylko gdzieś z nazwy czy z założenia, ale po to zapraszamy codziennie biskupów i to właśnie nie na konferencję, ale do przewodniczenia mszy świętej. Zapraszamy tych biskupów z diecezji, które współtworzą to wydarzenie albo które mają tutaj znaczący wkład, jak na przykład w tym roku Gdańsk, który przywozi na festiwal jedną z największych grup. Przyjadą w zeszłym roku po raz pierwszy jeden autokar, a w tym roku chyba już dwa pełne autokary. Poprzez tę obecność chcemy też dać młodym ludziom tak zwyczajnie spotkać się z tymi biskupami, bo nie każdy ma do tego okazję na co dzień. A tutaj jest to symbol z jednej strony ich obecności z młodymi, a dla młodych symbol jedności z Kościołem Powszechnym. A ja powiem tak, każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, ponieważ Mesajach pojawi się także na koncercie, prawda, o godzinie 18, to będzie 13 dzień lipca w sobotę. Dokładnie, będą takie troszeczkę reggae klimaty, tak? A po Mesajachu będzie czas na taką imprezę, przyjedzie do nas DJ Seabull i rozkręci tutaj towarzystwo porządnie. A poza tym mamy również w programie Wieczór Uwielbienia, 3 dni i 3 noce i Marcin Zieliński o godzinie 20, ale to będzie w piątek. Tak, i to wydarzenie, szczególnie chcemy, żeby wybrzmiało to, że jest to wydarzenie otwarte, niebiletowane. Każdy bez względu na też wiek może przyjechać, podobnie jak na wszystkie msze święte na festiwalu. Każdy, kto tylko chce przeżyć, dołączyć, choćby w takim tylko krótszym wymiarze poczuć tą atmosferę Festiwalu Życia, serdecznie zapraszamy. Wieczór Uwielbienia. Wielu uczestników mówi, że jest to wydarzenie, na które najbardziej czekają. I dzisiaj, kiedy oni będą przyjeżdżali tutaj, będziemy ich pytać, na co najbardziej czekacie. Właśnie w każdych odpowiedziach praktycznie pojawia się Wieczór Uwielbienia. A po festiwalu, kiedy się z nimi żegnamy, kiedy oni pakują te namioty i opuszczają Kokotek, kiedy pytamy, co najlepiej wspominają po tym tygodniu, też Wieczór Uwielbienia jest
pojawia się najczęściej w ich wypowiedziach. W tym roku modlitwę poprowadzi Marcin Zieliński, znany charyzmatyk i ewangelizator, wraz z festiwalowym naszym zespołem 3 dni, 3 noce. Mhm. Polecamy, jest już pierwsza płyta zespołu i hymn tegorocznego tegorocznego czyli festiwalu. Zachęcamy do skorzystania, a ja tylko powiem naszym radiosłuchaczom, że do Kokotka będziemy wracać w tym tygodniu. Natalia Skrzypiec, Szymon z Merlicki, Biuro Festiwalu Życie w Kokotku. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, z Panem Bogiem. Dziękujemy.